dniu 17 lutego w Pałacu Kuzielińskiego odbyło się losowanie Pucharu Polski. Dokładnie rozlosowaliśmy drabinkę Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. 16 drużyn podzielonych na dwa jakby koszyki zostało rozlosowanych przez naszych gości, przez pana Wojciecha Gąsowskiego i pana Andrzeja Strejlała. Losowanie było jak najbardziej transparentne, nikt nie podgrzewał żadnych kulek. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Mamy bardzo ciekawe pary 1/8 Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Mistrz naszego okręgu, naszego województwa zagra na szczeblu centralnym. Miejmy nadzieję, że będzie doskonale przygotowany do tego celu, a poznamy go w dniu 14 czerwca na Suzuki Arena w meczu finałowym, w którym spotkają się dwie drużyny wyłonione w rywalizacji z naszej drabinki, którą dzisiaj rozlosowaliśmy. Wpadliśmy na tą, myślę, słabszą połówkę, ale to są dosyć silne drużyny czwartoligowe, z którymi nam się w lidze nie do końca dobrze szło. Mówię o Morawicy. Nam się zawsze ciężko gra na Morawicy. I u siebie, i na wyjeździe, także to będzie trudny mecz, od tego wszystko będzie zależało, co będzie dalej. Myślę, że losowanie bardzo ciekawe, bardzo dobry przeciwnik, najlepszy chyba z naszej strony tabeli. Natomiast cytując klasyka, piłka jest okrągła, bramki są dwie, więc myślę, że emocji będzie dużo i mamy nadzieję, że my wyjdziemy z tego obronną ręką. Bardzo byśmy chcieli zagrać w finale. Po dzisiejszym losowaniu chciałem pogratulować Klimontowiance Klimontów przejścia do następnej rundy.